Dzień dobry, jestem Terins i dzisiaj mam dla was newsa, na którego czekał chyba każdy uczeń, albo przynajmniej większość, ponieważ tak, będą zdalne. Ale po więcej informacji zapraszam do oglądania tego filmu. Tutaj macie ostatnich 50 subskrybentów, bardzo wam dziękuję. Jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to po prostu zasubskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem i na pewno się tutaj pojawicie. Więc teraz zapraszam do oglądania. Dzisiaj, czyli 7 grudnia, odbyła się konferencja, w której przedstawiono nam nowe obostrzenia na grudzień 2021. Tutaj mamy listę tych nowych obostrzeń. Jednym z nich to na przykład od 15 grudnia będą zamknięte dyskoteki, kluby oraz obiekty, w których można organizować imprezy. Ale to, co chyba was najbardziej interesuje, to kiedy będą zdalne, ponieważ tak, będą zdalne dla szkół podstawowych oraz średnich. Będą one od 20 grudnia do 9 stycznia, czyli do szkoły będzie trzeba chodzić jeszcze ponad 2 tygodnie, aczkolwiek jestem ciekaw, czy 9 stycznia znowu ludzie wrócą do szkoły, czy może owe lekcje będą przedłużone, a jest to też prawdopodobna opcja, ponieważ pamiętacie chyba, jak na samym początku pandemii zamknęli szkoły, miały być tak naprawdę zamknięte na 2 tygodnie, a zostały zamknięte na... Szkoły miały być wtedy zamknięte od 12 do 25 marca 2020 roku, a zostały otworzone dopiero we wrześniu. Ministerstwo Zdrowia napisało na swoim Twitterze również coś takiego: wprowadzamy naukę zdalną w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku. Chcemy wykorzystać zbliżający się czas ferii i przedłużyć okres nieobecności w szkołach. Teraz napiszcie w komentarzu, jak wy na to patrzycie, czy jesteście zadowoleni, czy wręcz przeciwnie. Po prostu napiszcie swoją opinię. Dla osób, którym się nie chciało czytać pozostałych obostrzeń, ja wam przeczytam. Od 15 grudnia obniżony zostanie limit do 30% w restauracjach, barach i hotelach. Zwiększenie limitów wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę. Od 15 grudnia obniżony zostanie limit do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. Zwiększenie tego limitu może dotyczyć tylko i wyłącznie osób zaszczepionych, zweryfikowanych lub przedsiębiorcę. Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia. Od 15 grudnia obowiązkowe testy dla współdomowników, osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy. Od 15 grudnia w transporcie zbiorowym limit do 75% miejsc. Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna dla szkół podstawowych i średnich. Od 31 grudnia do 1 stycznia będzie obowiązywało ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 z wyłączeniem osób zaszczepionych. Więc tak to wygląda. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego filmu. Cześć!